No i dobra, spróbujemy jeszcze jeden odcinek nagrać tego Final Destiny. Bardzo mi się spodobało poprzednim razem. Jestem ciekaw, czy dalej to będzie coś, co, czym będę się jarał. Tu jest standardowo coś napisane free, ale nie jest free. Nie wiem, o co tu chodzi. Także olewam. Achievements. Dobra. A, bo mam pełny inwentary. Czyli by trzeba było zrobić jakiś mykens. Sell all. Sell. A to? To się za co kupuje? Tego nie wiadomo. F. Za F. Auto equip. Dobra. Nie wiem, za co się to kupuje. A tu? O, tu jest bój. Ale nie jest nic za free. O, tu jest free one. O, iron belt. Czyli co, miałem free one, ale jednak nie było free, bo trzeba byłoby zapłacić. A, czyli plus jeden do baga jest za 500, a ja mam 402. Spoko, to nie ma jakiegoś, nie ma tragedii. 3000, tak, za dolara jest 1000. No cennik taki, kurde, powiem, że całkiem w porządku. Dobra, tutaj są ciosy. Dobra, lećmy. Tak, to mam zrobione. To lećmy to. Dobra. A, tu już doszły, tak jak mówiłem wcześniej, takie moby, które rzucają czymś. Oj, z tyłu też któryś rzuca. To jest niefajne, że tu się pojawiają z tyłu jakieś mobki. Byłem tam, to ich nie było. Zaraz jak poszedłem dalej, się pojawiły z tyłu. Jeden zielony został. Go. Go, go, go! Te zielone i żółte to wyglądają jak te galaretki. Galaretki. Nieważne. O! Biały pas wyskoczył z niego. Jak senpaja na karate. Dobra, go, 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 go! O, żarełko, świetnie. W ogóle tutaj nie ma jakichś mocniejszych mobków. Nie wiem, czym to idzie. To zawsze już będą takie leszcze gumowce takie. O, fioletowe. Nie ma co patyczkować się, trzeba naciskać najlepsze, co się ma. Nie trzymać tego nie wiadomo na co. Chyba, że miałbym wiedzę, że za chwilę będzie jakiś boss czy coś, no to bym już zostawił, ale tak to co? Trzeba naciskać i walić ich. Najlepszym, co się ma. Tu jeszcze jeden zieloniak. Masz petkę. Stage clear. Dobra, dawaj to. Lejemy. Silver necklace. Nic mi z tego nie wypadło. Zauważyłem ostatnio, oglądając pierwszy odcinek, że można tu sobie łupać i łupać i coś tam ewentualnie wypadnie, ale to jakiś badziew. Szkoda czasu. O, osiągnięcie odblokowane. Stage 5 clear. Dobra, auto equip. Nie mam nic, co mogę założyć. Auto equip, czyli sell. Niebieskie chyba też zacznę sprzedawać, skoro to nic nie daje. Upgrade. Za 9600 chyba by mnie musiało
mocno zrobić, żeby tak zrobić. Dobra, a skille? Okej, okay, nie da się ich upgrade'ować. 300 damage'u. To lecimy dalej. Nie ma co. Ja tego nie zrobiłem, czy co? Bo ja nie kumam. Tu normalnie, jak się przechodzi, to są następne stage'e. Dobra, dawajcie tu. Znowu jakaś zagwozdka. Aha, okej. Okay. No dobra, kumam. Muszę ułożyć ten znaczek. No spoko, fajne takie dziwne te rzeczy. No i już. Jeszcze? A, bo na odwrót mam, dobra. Nice. I co, będę miał drugiego skilla? Yeah! New skill! Dobra, home. No spoko, i tu jest jakaś książka jeszcze, to dawaj ją. Dobra, kółko i krzyżyk trzeba ułożyć. Chodzi. Jak tu nie ma takiego, to może to. Kurde, no tego to już chyba nie ogarnę. Co tu chodzi? Nie bardzo pana kojarzy, pani. Aha, no już wiem. To już rozgryzłem, chociaż trochę mi się zeszło. Jednak nie. Cholerę tu chodzi. Like red. Nie kojarzę w ogóle, o co tu może być chodzić, w sensie, skoro tu nie ma takiego L. Drugi raz tego samego nie będę układał przecież, no. O co tu chodzi? Ktoś pomoże? Dobra, mam 2 minuty. 2 minuty wysiłku. O co tu chodzi? Czyli może takie, które tu mają pasować. Czyli X. Tutaj będzie pasował taki. Tu będzie pasował taki. A tu taki. O Jezu! Ale było ciężkie. New skill. Active.
Boże, na ile trzeba myśleć. To człowiek coraz starszy jest. Dlatego tak. Dobra, leci. Wow, to ja się robię tutaj większy. Okej. Nie, nie, może wiem, czy wcale większy, o co chodzi. Gra jest naprawdę fajna. Powtórzę to już enty raz. Go, go, go! No i jest to połączenie, tak pisałem wcześniej, RPGa trochę, a nawet bardzo RPG 2D to jest, tylko taki bardziej klikający, bo jednak nie jest to, nie wiadomo jakie wymagania miałby mieć. Po prostu zwykły, prosty RPG 2D. No ale trzeba też pomyśleć, jak widzieliście wcześniej. Tu przyszło mi z trudem. Wymyślenie choćby takiej prostej zagwozdki, o co chodzi. Ale jednak dałem radę. Nie to, że po prostu idiota, tylko dałem radę. Trzeba się śmiać. Nie ma co się bardzo przejmować życiem. Trzeba brać życie za takim, jakim jest. Leather armor zielony. Jeszcze mi jeden skill wskoczył, ale są tylko dwa okienka. Nie, są trzy. Mógłbym go spróbować tu umieścić. Muszę to zrobić następnym razem. Dobra. Ja myślałem na pierwszym razem, że się powiększyłem, jak to nacisnąłem. Stage clear. Ciekawe, czy później są jakieś trudne, trudniejsze te... Na pewno są trudniejsze, co mnie no głupio się pytać. Dobra, to dwie zielonki mi dropnęło, ale wstyd. A nie, mam dwa tylko skille. Burst. Chapter 1. Increase damage. Aha, bo po prostu upgrade'owało mi tam tego skilla, dobra. Alright. Zobaczmy, co w tym shopie jest. Dobra, czyli tutaj można jeszcze sobie fiolki dokupować. Na razie tego nie będę robił. No generalnie nastawienie jest, widzę, na takiej mikropłatność trochę. Nie jakoś super wymagająca ta mikropłatność, ale jednak. Dobra, jak tutaj nic nie wyskoczy i nie będzie dalszych plans, to idziemy tam jeszcze w prawo. Chciałem przykozaczyć i mnie ten zielony... Dwa razy mnie ten zielony szczyl walnął. Giń, leszczu. Rzucający leszcz. Leszcze z cieczami. Zielone i żółte leszcze. Go, go, go! Nie ma żadnych bossów, to jest minus. Tu się da biegać elegancko. Żółte leszcze i zielone padają. I trzy razy to jest bieganie. Nice! Tylko że bez Joya, tylko na takim przycisku na tym wirtualnym, to co średnio się naciska takie bieganie. Gdybym miał tutaj joystick,
nad czym pracuję cały czas. Dzisiaj zresztą baba chciała, żebym przyjechał po kontroler. W ogóle jaka historia? Napisałem do baby, że mogę że mogę kupić kontroler, nie? No i ona, że okej. Spoko. I było za 100 na OLX-ie. No to podjadę, kiedy mogę podjechać? No może pan podjechać w poniedziałek. Dobra, spoko, no to podjadę w poniedziałek. A to było we wtorek w tamtym tygodniu, bo napisała mi, że jest na jakimś tam urlopie, czy na wakacjach. Jak zwał, tak zwał. No i, no ale tam dzień później, elegancko, zarąbiście, fajny kontroler, Samsung, fajny, nie? No ale dzień później się okazało, że cena już nie jest taka jak była, tylko 5 dych więcej. No to zapisałem do baby, nie? Czy generalnie to ja jestem nadal, czy nadal ten kontroler jest dla mnie? No i nic nie odpisała, nie? Ale ludzie to mają nasrane w stopkach. No po co mi pisała, żebym przyjechał w poniedziałek i tak dalej? Wyszło jej na to, że za tanio wystawiłam. Zisiek, ja chyba ten kontroler za tanio wystawiłam, bo się gość zgłosił, że chce go kupić. To po cholerę go wystawiałaś, ty babo? Po to, żeby go nie sprzedać, czy co? Bo ja nie bardzo rozumiem. O, nowy mobek w ogóle się pojawił, nie wiem, czy widzieliście. Ale tu chyba zostawiłem jakiegoś moba, bo mi nie idzie dalej. Go! Znowu mam pełny plecak. Zapomniałem sprzedać. Niebieski ring, a ja go nie mogę wziąć. Dawaj, fuck you. A to możemy equip. Auto equip. Nie. I fuck you. Dobra. To teraz ten ring możemy wziąć, a on jest lepszy czy gorszy? Gorszy. Ale ma weapon block rate i health plus 4. Dobra, śmieć. Lecimy dalej. No takie baby, rozumiecie, nie? Bodajże w Grójcu. Nie, w Tarczynie. Ale odbiór możliwy też w Grójcu, czyli albo jest z Grójca, albo po prostu robi w Grójcu, albo robi w Tarczynie, a jest z Grójca. No, może tak być. Znaczy, no spoko, nie mam z tym problemu, no to jest jej kontroler, ale po cholerę ludzie się umawiają, a potem nie dotrzymują słowa. A miałbym kontroler. Od tego zacząłem, że miałbym kontroler i byłoby super. Znaczy nie wiem, czy akurat by działał, bo nigdy nie miałem żadnego kontrolera i nie wiem, jak to się mapuje i w ogóle. Czy to się by samo zmapowało, czy bym musiał mapować. Nie wiem nic na ten temat. Podobno niektóre gry się same mapują. Podobno niektóre gry się w ogóle nie mapują i nie da się ich uruchomić nawet z kontrolera. Także nie wiem. O, jest deko trudniej, wiecie? Jest tych mobków trochę. Ja tak sobie gadam, czyli mało zwracam uwagi na granie, ale jest naprawdę deko trudniej, bo już się pojawił ten mob taki o, mag, taki trochę lepszy mag. Knight Sword. Będzie jakiś shit, ale można zobaczyć. Stage clear. Dawaj, co tu dropniesz? O, Iron Belt. 3 rzeczy. Raz. Muszę w ogóle to sprzedać, bo szkoda hajsu. 2. I 3. Dobra. No i jeszcze pieniążek na dokładkę. No dobra, druga część, bo widzę, że dobijamy do 20 minut. Dłuższych tych filmików niestety nie mogę nagrywać, jak chcę je wrzucić na internet. Także pozdrowionka, trzymajcie się. Mam nadzieję, że jeszcze jeden odcinek z tego nagramy, bo gra mi się podoba. Znaczy nie to, że mi się jakaś tam wkrętka włączyła, ale
No, jest to na pewno coś fajnego i polecam. Zobaczymy, co dalej z tym będzie. Nara!